Inteligentny system sterowania ruchem w Wałbrzychu wciąż jest dopracowywany, ale mieszkańcy zgłaszają problemy z korkami wywołanymi sygnalizacją świetlną. Czym jest to spowodowane? Ja chciałbym poprosić mieszkańców, żeby jeszcze chwilę się uzbroili w cierpliwość, ponieważ właśnie w tym momencie są już wprowadzone programy umożliwiające korygowanie i w tej chwili inżynierowie ruchu siedzą nad tym, żeby te już interwały czasowe na poszczególne kierunki ruchu dopracować tak, żeby to było optymalne. Jednym z miejsc, które zostały objęte ITS-em, jest ulica Armii Krajowej. Światła działają tam inaczej niż do tej pory. Jest taka sytuacja, że albo na pierwszych światłach stoimy dłużej, albo później jedziemy w korku, który jedzie wolniej. Gdyby była sytuacja taka, że stoimy najpierw na światłach, a po światłach jest wolny przejazd, to oznaczałoby, że źle są zsynchronizowane światła. Ale jeżeli za światłami dalej trafiamy na korek, to oznacza, że prawidłowo działa, ponieważ to muszą światła wstrzymać ten ruch, żeby odjechały samochody ze skrzyżowania następnego. Mieszkańcy sygnalizują również problemy z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu Broniewskiego i Długiej. Światło dla pieszych domyślne zapala się tam to 3-4 cykle. Piesi nie wciskają przycisku na słupie, dlatego muszą czekać. Wydaje mi się, że płynność ruchu będzie znacznie lepsza niż była przed rozpoczęciem prac nad ITS-em. W tej chwili wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami inteligentnymi. One mają albo pętle indukcyjne, które liczą przejeżdżające samochody, albo kamery z funkcją detekcji, czyli również obliczania ilości samochodów, które przejeżdżają, które stoją w korkach i program, który stara się to zoptymalizować. Jak powiedziałem, to nie działa jeszcze. Jeszcze to wszystko jest dopracowywane przez inżynierów ruchu. Jeszcze około tygodnia będą na tych skrzyżowaniach właśnie tego typu prace wykonywane i dopiero od, powiedzmy, grudnia już będziemy mówili o jakiejś właśnie niedocelowej, bo ITS to jest ciągłe udoskonalanie. Będziemy mieli narzędzia do tego, żeby móc obserwować ruch i dostosowywać do bieżących potrzeb właśnie również skrzyżowania sygnalizatora. ITS powinien działać sprawniej pod koniec przyszłego tygodnia.